Eminencjo Księży Kardynale, Ekscelencjo Biskupie Białostocki Pomocniczy, Drogi Bracie, bo mieszkamy w Białymstoku razem, z tego samego miejsca pochodzimy, Drodzy Członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, w tym Pani Współprzewodnicząca, Drodzy. Uczestnicy spotkania dialogu między muzułmanami a chrześcijanami, czy między chrześcijanami i muzułmanami. Tego typu wydarzenia, jak spotkania międzyreligijne, zarówno modlitewne, jak i te naukowe, są ważne dla podtrzymania relacji międzyludzkiej. Dialog to przede wszystkim akceptacja. Jeden drugiego w tym czym on tkwi, tkwi, zarówno w swojej religii, jak i także w swoim działaniu. To jest akceptacja człowieka wobec człowieka drugiego, to jest akceptacja instytucji wobec instytucji. Dialog wyznacza nam przede wszystkim pola, na w jakiej dziedzinie i o czym możemy dyskutować i jak możemy do siebie podchodzić. A podejście jeden do drugiego. Człowiek do człowieka to przede wszystkim jest miłość, poszanowanie, jak i także możliwość wsparcia w tym miejscu, kiedy jest ona potrzebna i możliwa. Nie będzie tej akceptacji, póki siebie nawzajem nie poznamy. Dlatego też, zarówno strona muzułmańska, jak i chrześcijańska musi poznawać jedną i drugą religię. Być może czasem bardziej. Mieszkając my, jako społeczność muzułmańska, w większości chrześcijańskiej, bardziej poznajemy świat chrześcijański, czy też religię chrześcijańską, tym myślę, że jest mniej poznania dla religii muzułmańskiej, w większości chrześcijańskiej. Dialog to przede wszystkim ludzie, ludzie dobrej woli i ludzie, którzy chcą ze sobą rozmawiać i siebie nawzajem akceptować. Na tych najniższych szczeblach, tak jak eminencja kardynał powiedział, dzieci, oni się najbardziej porozumiewają. Te dzieci nie są przysiągnięte niczym, żadną bezpośrednio ani religią, ani także narracją religii. Te dzieci umieją przede wszystkim ze sobą się bawić, uczyć się razem, chodzić. Wiedzą, że jest kolega i koleżanka, bez względu na religię. To samo miejscowości, w których mieszka, mieszka społeczność, czy to większość, czy mniejszość muzułmańska, ale od wieków lat. Tu należy wspomnieć o miejscowościach związanych z naszymi muzułmanami, którzy zostali osiedleni w XVII wieku na Podlasiu, w Bohonikach i w Kruszynianach, ale jeszcze wcześniej w Wielkim Księstwie Litewskim, w Sorak Tatary, czy też inne miejscowości związane z religią islamu. Jeżeli chodzi o ziemie polskie, to tam ten dialog się rozwijał. To tam ten pierwszy islam został przeniesiony przez Tatarów polskich. My, jako Polacy, mówię my, jako Polacy, dlatego że nie tylko chrześcijanie są Polakami, ale też i muzułmanie są Polakami, dlatego musimy o tym mówić jasno i klarownie. My, jako Polacy, możemy pokazać ten dialog z szerokiej perspektywy, zarówno z perspektywy instytucji. Czym jest Episkopat Polski i Muzułmański Związek Religijny, czy też inne instytucje, które współpracują ze sobą w tych miejscach i w tych sprawach, które są podejmowane wspólnie, jak i także ludzie, zwykli ludzie, którzy mieszkają jeden obok drugiego, sąsiedzi w szczególności, którzy wiedzą, że ci są muzułmanami, ci są chrześcijanami, odwiedzają się nawzajem, wspierają się. Kiedy dochodzi do kryzysu, Dialogu, nie mówię międzyreligijnego bezpośrednio jako religii chrześcijańskiej czy też muzułmańskiej, ale do kryzysu między osobami, które są różnego wyznania, wtedy ten dialog jest najbardziej potrzebny. Ten dialog musi wkroczyć w sposób bezpośredni, nie nawiązując do żadnej religii. Ten dialog musi wychodzić od człowieka, od jego serca. Dlatego, wspólne działanie między chrześcijanami a muzułmanami jest rzeczą naturalną. Dlatego, że jedna osoba, jak i druga jest człowiekiem. Jeżeli jako człowiek nie będziemy mieć tej miłości, którą daje nam Bóg, tej miłości, którą Bóg nas otacza, bezpośrednio od nas i z naszego serca, nie patrząc na względy religijne, to nie możemy nazywać siebie człowiekiem. To religia kształtuje oczywiście ludzi. Ale serce i to, co człowiek ma w sobie, to jest ta ważniejsza część człowieka, którą nawet ateista posiada, bo ateista jako człowiek też posiada serce. Moi promotorzy, kiedy studiowałem w Arabii Saudyjskiej w Medynie, często mi powtarzali, nie patrz na religię jako religię bezpośrednio, ale patrz na Boga i to, co masz w sercu. Zwracam się także do wszystkich. Patrzmy na Boga, to co Bóg nam nakazuje i patrzmy na nasze serce, to co ono nam mówi i czyńmy dobro. Przede wszystkim dziękuję gospodarzowi, kardynałowi za dzisiejszą możliwość spotkania w tym miejscu, za zaproszenie dla komitetu do spraw dialogu z religiami niechrześcijańskimi i Episkopatu Polski, dla Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, jak i także dla wszystkich, którzy przyczynili się do dzisiejszego spotkania międzyreligijnego 24, a w sumie za rok, tak jak tutaj wszystkim wiadomo, będziemy obchodzić piękny jubileusz 25-lecia wspólnych spotkań, wspólnych modlitw, wspólnych inicjatyw. Choć należy wspomnieć, że dialog, który czy też wspólne e, życie chrześcijan i muzułmanów w Polsce to można określić na e, koniec XIV wieku. Wszystkiego dobrego wszystkim.